Oczywiście. Flirtują, przebierają się za tą kotarą, a mówią do mnie, idź i baw publiczność. Bo my musimy się poprzebierać, umalować, a ja co? Rozmazana. Ale proszę Państwa, dobrze, to ja może zapowiem. Uwaga. Za chwilę wystąpi dla Państwa Ilona Gruszewska. Przepraszam, czy ja już mówiłam, kto wystąpi za chwilę dla Państwa? A takie cienkie te brawka jakieś. Dziękuję bardzo. Skłamałam. Ilona ma anginę. Ale to było tak miło słuchać takich braw. Potem się zrobi na taśmie filmowej ciach. I niech świat widzi, jakie mam powodzenie. Mówcie tylko wasze oklaski. No, ale ponieważ bardzo się napracował i Daniel, i Mateusz, bo Ilonka miała zaśpiewać Serduszko puka, no bo to taki walentynkowy wieczór, my tak przedłużyliśmy te walentynki. No to co? To mamy nie śpiewać tak? Nie. I tak się w tym miejscu przypomina, proszę Państwa, taka anegdota, która przeżywała swoją świetność właśnie wtedy, kiedy ta piosenka Serduszko puka w rytmie cza-cza święciła jakieś wielkie sukcesy. Jest to taka anegdota. Spotyka się dwóch panów. Jeden pyta drugiego, a pana zawód to jaki? Muzyk. A, muzyk. A na jakim instrumencie pan gra? A ja jestem, proszę pana, pomocnikiem perkusisty. Pomocnikiem perkusisty? Na czym to polega? No wie pan, jak orkiestra gra czacze i się zbliża tak mniej więcej do końca utworu, to ja podchodzę do perkusisty, on tak sobie siedzi w rozkroku, tu sobie tymi pałeczkami żongluje, gra na tej perkusji, to jak się tak zbliża bardziej do końca ten utwór, to ja go tak z całej siły walę, za przeproszeniem, w nabiał, a perkusista au! A orkiestra. Cza, cza, cza.